Witam serdecznie, Marcin Puziński, specjalista od spraw sprzedaży w firmie Compo Expert. Spotykamy się dzisiaj w Sadzie Jabłoniowym w okolicach Białej Raskiej, ponieważ chciałbym Państwu przybliżyć bardzo ważny temat. Temat, z którym spotykamy się co roku i borykamy, a mianowicie wybarwianie się owoców. Wybarwianie się owoców jest procesem naturalnym, a odpowiedzialne za ten proces są pigmenty roślinne. Absorbują fale światła o różnych długościach. Synteza pigmentów może być zakłócona przez różne czynniki, takie jak na przykład właśnie siatka przeciwgradowa, uprawa tunelowa lub czynniki środowiskowe, tak jak niska temperatura powietrza, krótkie dni, błędy agrotechniczne, czyli źle doświetlona korona drzew oraz, to co najważniejsze, niska amplituda temperatur między dniem a nocą. Poza zapewnieniem optymalnych warunków wzrostu naszych owoców, bardzo ważnym, kluczowym aspektem jest również dokarmienie składnikami pokarmowymi naszych roślin. Mianowicie mam tutaj na myśli makroskładnik potas, który odpowiada nam, wiadomo, za wzrost owoców, za gospodarkę wodną roślin, ale również za poprawę wybarwiania owoców. Owoce, które są zaopatrzone w wysoki poziom tego składnika pokarmowego, ładniej się wybarwiają szybciej i szybciej dojrzewają. Z tego miejsca chciałbym Państwu przedstawić nowość w naszym portfolio. Nawóz się nazywa Bass Foliar Color. Jest to nawóz o dużej zawartości potasu. Forma chemiczna jest to karboksylan soli potasowej. Oprócz tego mamy bor, kompleks biostymulujący. Jest to nawóz bezchlorkowy i bez azotanów, czyli bezpieczny w stosowaniu. A stosować go możemy naprawdę w szerokiej gamie upraw, począwszy od upraw sadowniczych, jabłoni, czereśni, wiśni, pojagodowe, gdzie mamy truskawkę, borówkę oraz tego typu nawozy coraz częściej sięgają plantatorzy warzyw, gdzie uprawiamy w tunelu paprykę i pomidora oraz w uprawach gruntowych. Jest to nawóz płynny, możemy go stosować kilka razy w sezonie w zależności od danej uprawy. Zalecamy stosować go naprzemiennie z nawozami wapniowymi. Oprócz tego, że poprawia nam wybarwianie owoców, poprawia nam również parametry jakościowe, tak jak zawartość cukrów. Zabiegi dolistne, dokarmianie takie pozakorzeniowe jest najbardziej efektywne ze względu na to, że roślina jest w stanie szybciej pobrać te składniki pokarmowe. Z tego miejsca dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję.